No, panie Krzysztofie, co pan pisze? Co, snów do nas? Nie, piszę do Jarka Andrzejewskiego, bo przyszedł mnie i powiedział, żeby ja klęczył i przepraszał jego, nie wiadomo za co. No, to ja nie wiem. Ja właśnie dostałem paczkę. To na pewno będzie... z Gdańska, bo to kurier. O, i szkło nie rzucać. Jak to otworzyć? Nie ma jak otworzyć, bo co to? O, to właśnie, o! To też jego, co te trzy dziewczyny wysłały. I ja rzuciłem to, bo to wszystko. I on to nie zabiera, nie chowa sobie do pokoju i na podzamek. No tak, muszę piszur. No przepraszam, że tak wyszło, że musiałem na stół, bo właśnie dostałem paczkę, a Krzysio mówi to, że te wszystkie, te wcześniejsze paczki to on. O. Aż szampon. Muszę poprawić, o. O. Skarpety. Ciepłe. Na zimę. Zobaczymy. O. Herbata Boża. Druga herbata Boża. O. Dezodorant. A. A tak, to z tego. Z Gdańska. O, to do pizzy. Przyprawy. Właśnie mówił. O. Cappuccino. O. Żylewki. O. Chusteczki. O. Mikołaj. O. Konserwy. Tutaj to co jest? O. To po goleniu. Jeszcze ja mam. O, konserwy. O, gulasz żołnierski. Ja wcześniej też dostał. To też twoje. O. Westy. Już nie będę musiał kupywać. A, wcześniej prosiłem, żeby spaczkę rzucił. O.
świeca Boża. Może ty dla ciebie to będzie. Ty, bo powiedziałeś, że popełnisz dzisiaj samobójstwo. To od razu trzeba zapalić światło. O. I czapkę od Mikołaja. Ty też dostał. O. Czekolada. A tutaj o, zupka, barszcz. Tu barszcz właśnie się robi na święta. Na Wigilię. No na Wigilię. No. A to ci mówię na święta. O. I tutaj. O, wspaniała osoba. O, to było barszcz, to właśnie barszcz. O. Czekolada. O. A to poduszka nowa. O, jaka wspaniała osoba. O. I tu kabanosy. O. I serdecznie dla tej osoby gorąco dziękuję. I serdecznie ją pozdrawiam. To też chyba twoja. I widzicie sami, co tu się dzieje ogółem. Już pisze non-stop i skarży się. W tamtym roku sam się dzieliłeś opłatkiem. Ja też sam się podzielę. Jeszcze mam gdzieś schowane w Piśmie Świętym. Mam pismo, to testament mam, który kiedyś dostałem na Wigilii. I po prostu dziękuję, że widzicie sami. On non stop mówi, że to jego wszystko. Że to on. Że to jego wszystko. Prawda, Krzysiu? To wszystko twoje? Nie. No twój dom jest? Już nie gospoda? Mój dom. Tak, mnie tutaj nie będzie. Daję nagrom ci to. A po co? Daję nie. Nagrom. To będzie miasta. Szanowny państwo, kochani moi. No, mów. To nie mój dom. Szanowny, ja będę się wybudowywał się. Szanowny państwo, kochani moi. Dla Meksykana sobie przepisz go. To jest dom przepisany na pana Wojciecha, bo jest zameldowany na stałe i jego dom. Nie, na pewno nie. I ja jego nie wyganiam z tego domu. Jak ale nie? Ale ja opuszczę ten dom. Jak najprędzej. Ty już gadasz non stop to i samo. Dziękuję bardzo. Płacz sobie, jak baba kurwa stara. Przepraszam, że tak powiedziałem.